Emma, że ty się nie boisz tam iść, to ja jestem w szoku. Ja się boję, ja już się jąkam, tylko jak nawet nagrywam film, a co dopiero iść tam na górę? I co? Super! Miejscówka za miejscówką, co jedna, to lepsza. Szok. Teraz jesteśmy w takich pięknych górach, po prostu po drodze były takie widoki, no niesamowite rzeczy, ale bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy i w ogóle wybraliśmy się na tą wycieczkę, bo przynajmniej można zobaczyć już taką inną Tajlandię, tą od strony natury, pięknych widoków, a nie tylko budynków i cywilizacji. Tu właśnie gdzieś będziemy chyba po tej rzece spływać pontonami, więc myślę, że to będzie gruba impreza. Darka, jak myślisz, będzie dobre przeżycie? Dorka się stresuje, ale zanim będziemy spływać pontonami, to idziemy na obiad. Jedyną rzeczą, którą zabraliśmy ze sobą, to tylko telefon i osłonka przed wodą. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Pontoniki. My już w końcu po obiadku, a tutaj mamy jeszcze ziplina w ofercie i można się karnąć na linie. Ale ja chyba dzisiaj odpuszczę takiego ziplina. Tam już pani, czy pan? Pani u góry. Właśnie będzie startować tam na samiutkiej górze. O, i leci. O kurde. A tu jakieś dziecko w drugą stronę? A, bo tu są trzy liny. Trzy osoby mogą naraz sobie lecieć. Ale długi. Pierwsi odważni, pierwsi z naszej grupy. Pierwsi odważni z naszej grupy. Właśnie wchodzą na górę i będą zjeżdżać. Już pojechała mama. Nie, teraz będzie jechać twoja. Emma, że ty się nie boisz tam iść, to ja jestem w szoku. A Mac ty jedziesz? Nie, ja nie. Ale, Emi. Ale jesteś odważna? Stawać ty, no. Widzę przerażenie w jej oczach. Kolejną atrakcją, która na nas czeka, to zjeżdżanie ziplinem, czyli po linie nad tutaj taką wodą, małą przepaścią powiedzmy, z góry, kurczę, tutaj z takiego podestu. Ja się boję, ja już się jąkam, tylko jak nawet nagrywam film, a co dopiero iść tam na górę, ale mało tego, Emi idzie, Emi jest odważna, Emi już ma kask ubrany, czeka tylko na mniejsze takie tutaj zabezpieczenia, żeby się zapiąć za linę, bo są same duże, czeka na mniejsze, bo jakieś dzieci tam inne też zjeżdżają i Emi będzie zjeżdżać ziplinem, tutaj zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj, ale zaraz się obrócę i pokażę od góry. Kurczę, w ogóle jakie tutaj są oczywiście widoki, to jest szok. Tutaj się obrócę. O, i tam się wchodzi na górę po schodkach, na taką platformę metalową. I tutaj po linie w dół. I później stamtąd się znowu wraca drugą liną. Tak jak tutaj widać ta osoba. I tutaj się ląduje. A tak to tam się ciśnie w tamtą stronę. Kurde, ale to, że Emi jest na tyle odważna i że startuje, że chce, to jestem w szoku, ale zobaczymy, czy jak wyjdzie na górę, to też będzie taka odważna. Emi, jak tam? Prawie gotowa? Nie. Czekasz tylko jeszcze na mniejsze, tutaj uprząż taką, nie? Nie. Boisz się, czy nie? Nie. Nie? To fajnie. No to elegancko. Emka się już ubiera. Elegancko. A zaraz Emi jeszcze pontonami w dół. Rafting. Idziecie razem? To idźcie, ja cię nagram. Ja pierdzielę, ale odważna. O! A tam jeszcze na kładach wycieczka w góry. Emi już na samym szczycie. Kurde, ja w ogóle dalej nie mogę w to uwierzyć, że ona się odważyła i idzie, ale jest odważna.
Okej, okay, teraz Emma. Jezusie, sam się stresuję. Ja się boję, naprawdę. Ja pierdzielę. Emka! Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Dorota oczy zakrywa. O Jezus, czułem podwór. Jezus Maria. Ja się boję bardzo. Ona niziutka jest. Ja pierdzielę, boję się. Ja pierdzielę. O Jezu, aż się częsę cały. Ja się częsę, a co dopiero ona. Jezus Maria. Jezus Maria. Delikatnie, panie, delikatnie trzymaj ją. Jezus Maria. Jezus Maria. Jezus Maria, stresuje. Tri. Jezu, poleciała. Ja się. Ja pierdzielę. Ale odważna. Ja się. I jest złapana, tylko jeszcze musi wrócić. Jeszcze musi wrócić. Sama tam jest, ja pierdzielę. Dobra, tam już jest przepięta na drugą linę. Leci, 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 leci. Ja. Ale kozara. I co? Super! Nie, już nie, jeszcze raz nie możemy, ale... Ale Amelka z mojej ale musimy jechać, bo pani już nas goni. I powiedz jak było. Piątka! Ja pierdzielę. Super! Ale odważna. Okej, okay, teraz już się ubieramy, chowam telefon i będziemy spływać kajakami, pontonami, rafting po rzece w górach. Musimy podzielić się na dwa pontony, bo wejdzie maksymalnie 5-6 osób, a my jesteśmy grupą 11-osobową. Kurde, słabo widać, ale wszyscy gotowi, idziemy na rafting.